Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy państwo, raz jeszcze pozwolę sobie wrócić do bolesnej refleksji na temat debaty wokół reprodukcji in vitro. Debaty, która odsłoniła chwiejność ludzkich postaw, ale która także wskazała to, co zapewne było jakąś próbą koniunkturalizmu, ale takiego, który przecież do niczego Naprawdę do niczego sensownego nie prowadzi. Ale to, co najbardziej bolesne, to to, że ta debata sejmowa odsłoniła także brak spójności deklaracji wiary z życiem u wielu naszych parlamentarzystów. W okolicach tej debaty parlamentarnej, tuż po niej, pojawiły się znowu głosy analizujące, rozstrzygające. Etyczną ocenę reprodukcji in vitro. Ta dyskusja, przypomnijmy, toczy się od bodaj przeszło 20 lat i wraca w sposób cykliczny i zarazem niezwykle intensywny albo w okresie wyborczym, albo tuż na początku nowej kadencji parlamentu. Już to samo prowokuje do przemyśleń o intencje wznawiania tych debat. Zastanówmy się jednak przede wszystkim nad tym, dlaczego reprodukcja in vitro jest niedopuszczalna. Poprzednio wspomniałem, że z punktu widzenia katolickiego jest ona aktem przeciwko Bogu stwórcy jest uzurpacją Jego stwórczych prerogatyw. Ale wypowiadając te słowa, mam doskonałą świadomość tego, że wielu ludzi może odpowiedzieć jak echem. Uśmiechem i słowami, ale my jesteśmy niewierzący. Nas to nie interesuje. Nie trzeba przecież jednak wiary do tego, by stwierdzić, że życie ludzkie należy chronić, że nie godzi się życia człowieka niewinnego zabijać. I w tym miejscu trzeba powiedzieć bardzo mocno, bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie, że tak zwane leczenie niepłodności czyli, bardziej poprawnie mówiąc, Reprodukcja in vitro jest działaniem bardziej proaborcyjnym niż proreprodukcyjnym, bo spośród zapłodnionych kilku zarodków wybiera się najsilniejszy, najsprawniejszy. Już samo to jest działaniem budzącym wielki niepokój etyczny, bo to jest działanie eugeniczne. To jest działanie eugeniczne i ten najbardziej zdrowy zarodek zostaje wszczepiony do łona matki, daje mu się szansę przeżycia. A co z pozostałymi? Pozostałe zostają zamrożone i albo zostaną poddane eksperymentom, które spowodują ich uśmiercenie, albo w sposób bezpośredni zostaną uśmiercone, zniszczone. Powiedzmy to wyraźnie: jedno istnienie ludzkie zostaje obdarowane szansą życia, natomiast kilka pozostałych istnień ludzkich zostaje zniszczonych. Oczywiście znam głosy, które powiedzą: A co, jeżeli wszystkie zarodki zostaną implantowane i zostaną urodzone? Odpowiem krótko, proszę pokazać mi taki przypadek. Proszę wskazać, ile takich przypadków było, ile ostatecznie dzieci z tych przypadków się narodziło. Ale jest też drugi argument, bardziej podstawowy, choć zarazem, trzeba to przyznać, jakby trudniej torujący sobie drogę. Do świadomości społecznej. Wyraża się w tym, co próbuje się ukryć w samym nazewnictwie, i może dlatego właśnie się próbuje to ukryć, że jest to sprawa centralna. Kiedy in vitro się zaczynało, nazywano je technologią sztucznej reprodukcji. Dziś mówimy o metodzie leczenia niepłodności. Technologia została zastąpiona terapią reprodukcja leczeniem. Ale przecież nadal mamy do czynienia z tym, że człowiek jest reprodukowany, jest potraktowany jako produkt, jako środek do celów. Myśl zasady cel uświęca środki. A tu nie trzeba etyki chrześcijańskiej. Tu wystarczy etyka oświeceniowa, choćby ta w wydaniu Immanuela Kanta, tworzona wbrew chrześcijaństwu, ale etyka, która mówi: Pamiętaj, abyś człowieka zarówno w samym sobie, jak i w każdym innym używał zawsze jako celu, nigdy jako środka. Nie godzi się także z tak zwanego czysto racjonalnego względu traktować człowieka instrumentalnie.